dłużej się przyglądam, tym bardziej mnie boli głowa. Tym ludziom to się nic nie podoba. Jak ktoś się różni, to wielu mu dokucza. Przydałaby się im porządna nauczka. Nie lubią różnicy, nie ma sprawy. Hokus pokus, czary, mary, niech od dziś wszyscy na ziemi lubią te same potrawy. Świat oszalał, w marketach prawdziwe wytrwał zakupy. Wszystkim nagle zachciało się pomidorowej zupy. Ludzie swoją dietę ograniczyli drastycznie i do lekarzy tworzą się kolejki gigantyczne. Każdy pacjent z takimi samymi objawami, diagnoza też jest jedna, zatrucie pomidorami. Smaku nie możemy im ujednolicić, widocznie nie tędy droga. Zobaczmy, co się stanie, jeśli sprawimy, by myślała tak samo każda ziemska głowa. Z trudem to wyznaję, ale świat nauki zatrzymał się w miejscu. Wszyscy myślą podobnie, co wywołało brak postępu. Pomysłowość i kreatywność wyginęły. Wszyscy myślą zgodnie z jednym schematem, więc postęp i ten w miejscu stanęły. Być tak nie może. Myślenie musi być zróżnicowane, bo to jednak ważne zadanie. Często słyszałem, jak kłócą się o gusta muzyczne, o jednoliczby, ja niech nie debatują, które nuty są wybitne. Panie prezydencie, wszyscy ostatnio pokochali disco polo i zamiast hymnu tego słuchać wolą. Na parkietach, w radiu, teatrze, wszędzie słychać wolność i jesteś szalona. Naród wystąpi petycję oficjalną, by hymn przyjął formę bardziej uniwersalną. Mówicie, że wszyscy tylko disco polo chcą słuchać. Dobrze, od dziś jako hymn ustawiamy zielone oczy pana Martiniuka. Stop, to przesada. Cofnijcie to zaklęcie, bo przecież nawet to nie wypada. Skoro muzyka, to pewnie pozostałe upodobnione artystycznie też różnić się muszą. Może sprawią, tak samo wyglądali, a przestaną sobie dokuć i tolerancji się nauczą. Robienie zdjęć nie ma już sensu i przez to zbankrutowałam. 20 lat temu zrobiłam parę fotografii dowodowych i dla wszystkich ludzi są one stale aktualne. Sąd Najwyższy orzeka, że sprawa Adama pozostaje nierozstrzygnięta. Nagranie z monitoringu wskazuje, że chce to zrobić każdy, nawet mój wujek. W przedszkolu bałagan. Dzieci złym rodzicom zostały wydane, bo ktokolwiek by się w drzwiach nie pojawił, to każdy brzdąc krzyczał, że widzi właśnie swojego tatę lub swoją mamę. Wychodzi na to, że wyglądem też muszą się różnić, dlatego więc dokuczają sobie z powodu tych różnic. Też dumny jak nasze głowy. Chodzi na to, że im bardziej się różnią, tym lepiej. Tylko problem w tym, że różni się ich nie doceniają i innych przez pryzmat siebie oceniają. Kochani, wasze myślenie od początku błędne było. Nie chodzi o to, aby ich do siebie upodobnić, a o to, by społeczność tolerancji się nauczyło. Zrozumienia, szacunku i miłości do drugiego człowieka. Dziś miejcie się w kolegi, a nie wiecie, czy w przyszłości trudniejszy los was nie czeka? Thank you.
za to humorystyczne, ale i mądre przedstawienie. Każdy z nas jest jedyny i wyjątkowy. Różnimy się od siebie i zamiast oceniać się nawzajem przez pryzmat tych różnic, zacznijmy je akceptować i pielęgnować. Każdy z nas jest istotą niepowtarzalną, zasługującą na miłość, wsparcie i szacunek. Siebie i innych, a świat stanie się cudownym i bezpiecznym miejscem. Ruszamy w pal, zaklęciem otwieram drzwi, bogini w nas buzuje ze wszystkich sił. Ty, siostro, masz we mnie dobrze, wiesz, w ciemności ze mną pochwycę cię, bądź pewna, że nie zgubisz się.